Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z RimWorld, na razie Safe Mode. I tak, dzisiaj troszeczkę widzicie jest więcej zmian, gdyż chwilę pograłem tutaj, bo musiałem potestować rzeczy, bo wychodziły mi te robale za każdym razem i chciałem to jakoś zneutralizować. Udało mi się to zrobić, że mniej więcej tutaj już ich nie ma. Postawiłem tutaj po jednej wieżyce, więc może to nam to one będą broniły i zobaczymy, co z tego tak w ogóle nam wyjdzie, bo na razie jest tak średniawo. No ale zobaczymy, jak to wszystko tutaj nam się potoczy. Musimy postawić sobie po całości tutaj płytki wapienne i jak samo jeszcze inne, pomieszane, bo wtedy właśnie będzie mniejsza szansa na pojawienie się naszych robaczków. I tutaj widzicie, postawiłem sobie wreszcie farmę, żeby mieć w ogóle jakkolwiek, cokolwiek do jedzenia. To jest bardzo potrzebne, więc to powinienem zrobić od razu, ale zapomniałem to całkowicie, bo mam ciągłe braki żywnościowe, które mam nadzieję, że w tym momencie zostaną zneutralizowane. Wykonajmy sobie jeszcze łóżka szpitalne, bo mamy często problemy tutaj odnośnie jak ktoś nam zachoruje. To będzie, że teraz mamy, jak widzicie, sporo osób chorych. Między innymi chorych na grypę, przewianie. Są oni na 70%, dlatego chciałem też troszeczkę tutaj dobić więcej, bo ledwo uruchomiłem grę, już wyskoczyło mi tutaj, że wszyscy, chyba 5 albo 6 osób było chorych na grypę, więc uznałem, że kurczę, pokazywanie wam odcinka, w którym będę leżał w większym czasie w łóżku, jest według mnie bez sensu, dlatego też tutaj musiałem to przyspieszyć. Mamy nową osobę, czyli Chilla. Chill oczywiście zmienia swoją nazwę, nie będzie takową postacią, tylko będzie się teraz nazywał, uwaga, uwaga, pewnie się domyślecie, albo też nie, na pewno się nie domyślecie, to będzie Staniu oczywiście. Staniu, witam Cię bardzo serdecznie w naszym zespole, jesteś, jak tutaj widzisz, budowlańcem, uprawiasz farmę, no i jesteś górnikiem. I tutaj widzisz, właśnie w tej chwili się zajmujesz moją faremką, więc witam, witam Ciebie bardzo serdecznie. Są tu jeszcze 3 osoby tutaj możliwe do dołączenia do nas, co oczywiście byłoby mega fajne, jakby tak się stało. I te osoby do nas tutaj dołączyły, do naszego zestawu. Ale dobra, co teraz możemy tutaj robić? Podłogi przydałoby się tutaj na górze postawić. Jak pamiętacie, w tym miejscu planowałem zrobić, że tutaj będzie przejście. I tutaj będą po prostu domki mieszkalne, znaczy będą tutaj kolejne pomieszczenia. Ale myślę, że póki co, zanim to zrobię, chyba że już jeden mogę tu postawić, tak, jeden bym mógł już postawić, ale nie wiem, czy na 2, czy na 3 jednak postawiać, bo wiecie, to jest problem. Toksyczna chmura, fucking shit, ja to miałem raz. W dużej odległości wybuchł pożar chemiczny, wiatr nawiewa chmurę pełną toksyn. Substancja na całą okolicę. Każda osoba lub istota, która nie schroni się przed pod dachem, będzie powoli zatruwana. Może to trwać od kilku dni do nawet miesiąca. To jest mega, mega uciążliwe. Co za tym idzie? Co musimy zrobić w tym momencie, skoro takie coś tutaj wystąpiło? Chyba najlepiej byłoby tutaj zbudować dach. I ten teren odciąć całkowicie od tej chmury. I tak też chciałbym zrobić. Czyli ten teren odetniemy zwykłym drewnem nawet. Drewnem? Drewno się pali, prawda? Wiecie co? Może w takim razie, skoro drewno się nam pali, to wapnem to rozdzielimy. Czyli struktury, ściany wapienne. Ale może od tego miejsca pójdziemy. W tym miejscu zbudujemy tą ściankę wapienną. No i oczywiście też z cegły wapiennej zbudujemy tutaj drzwi. Chyba, że... Ile to kosztuje? 5 i 5, prawda? Wiecie co? Tu bym zbudował jednak... z możliwością szczelania w razie czego dla moich ludzi, a dokładnie mówię, dla moich wieżyczek nawet jeśli. Więc robimy to tu i też szczelimy po całości. Tu i tutaj. Ok. I tak to tutaj ma wyglądać. Taki jest plan przynajmniej i zobaczymy, jak tutaj będzie się w praktyce teraz zachowywać. Tu mamy, widzicie, tak samo, tu mamy postawioną taką samą wieżyczkę. I teraz właśnie zaczął się ten okres. Więc Sharkson, schowaj się. Zatrucie, nieznaczne. No właśnie, świadomość leciutko idzie w dół. No już jest ok, widzicie? Już jest ten teren, już jest w porządku. Nie! Czemu prąd? Rany boskie, co się dzieje? On nie wyrabia? Ej, to troszkę mnie zszokowało. Czekajcie, w takim razie potrzebuję wyłączyć odłącz i odłączymy tego.
I w takim razie Kenar zajmie się tutaj rozłączeniem tego. I save mod. Ty może nie, bo ty tutaj jesteś odnośnie tej prac. Wiecie, nie chcę stracić tego jedzenia. Przyjęcie jakieś organizowane. Kenar organizuje imprezkę. No dobra, w porządku. Więc tutaj imprezujcie. Już jest tak czy siak dzień. W takim razie ja potrzebuję tutaj jeszcze jeden generator postawić w tym miejscu. Zdecydowanie. Czyli tu musimy go postawić. Co za tym idzie, potrzebuję więcej surowca. Czy tutaj jeszcze coś mam schowanego? Nie, tutaj nie ma. Ale czekajcie, chyba zrobiłem obróbkę metali, prawda? Przetwórnia metali, jest. To potrzebuje prądu. Mogę to postawić w tym miejscu. I nie wiem, czy to nie byłoby dobre. Może tutaj. Byłoby jedno przejście. Tutaj przetwórnia tego metalu. Aha. Kenar, to jest najważniejsze teraz, w tym momencie. Bo mamy tych metali dosyć sporo, więc tym bardziej to może się nam przydać. Do wykopania, okej, w porządku. I Kenarze, to jest priorytet. Nie można, bo nie ma metali. No spoko, że nie ma metali. No drugie, że metala jego aż tak dużo nie potrzeba, wbrew pozorom. A mamy go 75, no dawaj, tak go jest za mało, to jest go za mało. To zbieraj ta, bo to potrzebuje jak najszybciej mieć żarcie wreszcie jakieś dostępne. To do zebrania, coś tu jeszcze mamy takiego jadalnego. Głupsze jest to, że to jest teren, wiecie, taki, który ma nam coś powodować, negatywne skutki. Ale tu mogę sobie wszystko spokojnie robić. No właśnie, tak to wygląda mniej więcej. Impreza dobiegła końca, okej. Okay. On tutaj buduje, fajnie, Kenarku. Potrzebne surowce ci są, okej. Okay. Staniu, zajmij się tutaj tym kopaniem. Byłbym ci wdzięczny bardzo. Co jest ważniejsze? Co jest dla ciebie ważniejsze? No ja wiem, że masz inny priorytet. Wiem o tym, ale wasz szarfa ma taki priorytet do kopania. Stój! Anuluj. Anuluj. Dobra, są surowce. To zrób. Bo jak to zrobisz, to ja będę miał surowce, żeby ci po prostu kazać zrobić tego więcej. Więc no, najlepsza rzecz, prawda? Zajmij się tym, dzięki temu tu będziemy mogli zrobić tego więcej. Czyli to wykonaj, proszę ciebie bardzo. Jak tutaj wasze leczenie wreszcie się odbywa? Ile macie już procent? 91, bardzo fajnie. Dobrze, że safe jest tutaj zdrowy, bo safe ma dosyć fajne leczenie na wysokim poziomie. Więc to mnie się przyda, rzecz jasna. Prosiłbym cię, żebyś to zrobił. Tutaj jedzonko zebrane. Emu, samo oswojenie. Fajnie, tylko fajnie jakbyś tu jeszcze dążył do mnie dojść. Teren dom. Właśnie, gdzie są moje zwierzaki? Zwierzaki są tutaj, tutaj. To są dwa. Tu jest trzeci, pewnie już ma tak, oczywiście. Nieznaczne zatrucie. Chowaj się tutaj najlepiej. Fucking shit. Dobra, i teraz mamy tutaj zlecenie. Tutaj jest zlecenie. Odzyskaj metal z odpadów. Odzyskaj metal z broni. Z odpadów. Bez przerwy. Kenar. Chodź tutaj. Zajmij się tym. Nie wiem, troszkę bez sensu, że ja się tu mam zajmować bez przerwy. Fuck. Potrzebuję prądu. I to, wręcz szybciutko bym tego prądu potrzebował, tak naprawdę. Alo, gdzie ten mój prąd? Gdzie być mój prąd? Tutaj kurczę, wszystko mi leci na łeb, na szyję teraz. Miałem nadzieję, że to jakoś tam się tutaj się unormuje. Ty masz tu ustawiony obszar dla zwierzęcia, tylko i wyłącznie dom. Chowaj się, panie, lekkie zatrucie masz teraz. No nie no, chowajcie się wszyscy. Tutaj jakoś jest u was. Przeziębienie, niezaleczone jest ciągle. Safe mod. Co tam u ciebie? Ty jeszcze wypoczywasz, tak? Ach, no dobra, niech ci będzie w takim razie. Okej, okay, tutaj już Harden ożywił się. Więc fajnie, są już oni tutaj załatwieni, więc nice, o to chodziło. Wreszcie moja ekipa wróciła do mnie. Super, dzięki wam wielkie. Koki też wróciła, oczywiście medytuję teraz. No dobra, Koki, medytuj tutaj ile tylko chcesz. Nie ma żadnego problemu. Ty jesteś chyba najlepszy, prawda? Budownictwo, rzemieślnictwo, no właśnie, tak, jesteś najlepszy z nas tutaj. Więc ty byś się zajął tutaj odzyskiwaniem tym.
Ciekawe, jak to będzie skala odzyskiwania, prawda? Ile tego niesiesz? 10. No ciekawe, jaka to będzie skala tak naprawdę. Na dłuższą metę. I teraz oczywiście szalone zwierzę jeszcze, ale to chyba będzie na zewnątrz, więc działka powinny sobie dać spokojnie radę. Któż to tu taki? Nie przejmujemy się całkowicie tym. Niech sobie leci. Generator. I właśnie, kolejna sprawa, struktury ściany. Potrzebujemy się wzmocnić od tej strony. Podwójny mur. Oczywiście z przejściem. I tutaj też jeszcze jeden mur. To jest rozwalone? Kenar. Zajmie się szybko budowaniem tego. Szybko. To wręcz zasuwaj tutaj teraz. No, nie. No bo co, wyślę safe moda tutaj, na ten róg, a przy okazji to zajmę się troszeczkę tutaj sprawami takimi obronnymi. Tutaj widzicie, moje działka mają ograniczony zasięg, a ty to w ogóle mają mega ograniczony zasięg. Nie wiem, czy powinienem ich skupić, żeby oni podchodzili mi jednak bliżej do mnie, nawet do wysokości tych działek, czyli aż tutaj bym obciął im drogę, a wtedy ci by nie strzelali. No właśnie. Więc dobra, nie, do wysokości tych. Czyli jakbym ograniczył się tutaj, albo trzecie, tutaj bym ograniczył się według tego schematu, czyli do tego miejsca, czyli tutaj bym zbudował murek, żeby ten mógł strzelać. Ten, ale ten wtedy nie strzela. To może inaczej zrobimy. Według tego zrobimy schemat. Czyli tutaj ograniczymy murek tak, żeby ten z tyłu mógł strzelać, czyli powiedzmy do tego miejsca. A ten drugi ograniczymy do tego, żeby ten mógł strzelać. Więc to jest taka prosta rzecz, ale dzięki temu, jak będą ktoś z bronią dalekiego zasięgu, bądź z czymkolwiek, to będzie musiał podejść przynajmniej tutaj. Bo oni się zawsze chowają za ściankami, więc tutaj by musieli oni tak czy siak podejść. I to byłoby spoko. I tym oczywiście byś się zajął ty, Kenar. Staniu, bym ciebie prosił o dokończenie tych murów wszystkich. Tutaj. Tofik. Coś dla ciebie też miałem. To zebraliście wszystko. Tofik, kim ty w ogóle jesteś? Czekajcie. Budowlańcem jesteś, Tofiku, też. To ty zajmij się tym może. No to powoli też musimy robić już. I tutaj mamy tych naszych przeciwników. Snajperka jedna i druga. Dwie snajperki są prawdopodobnie. Więc okej, okay. Ktoś tutaj lata gdzieś daleko? Nie, muszę pilnować moich ludzi, żeby nie wychodzili poza mój teren. Sienna... Gdzie ty będziesz w ogóle? Kobieto, gdzie ty? Nie rób sobie jaj, kim ty jesteś? Lekarzem, badawczym. No dobra, wiecie o co chodzi zresztą. Nie, ty stąd nie wychodź tak naprawdę. Safe mode już tutaj stoi. I dam mu strzelanie w te zwierzaki wszystkie. Stenia, wiesz co? Jak cię zresetuję, to co będziesz chciała zrobić teraz? Będziesz chciała pójść tutaj mu pomóc, okej. Okay. Naprawdę Stenia, jak chcesz mi pomóc, to zajmij się przenoszeniem ciała. Bo to będzie zawsze jedzonko dla moich. I ty, safe mode, strzelaj. I teraz możecie tylko patrzeć. Kenar, zbudowałeś to? Kenar! Ty cholerko mała! Ach, dobra. Tutaj widzicie, są ciągłe problemy z tymi rozkazami. Właśnie to jest najbardziej chyba bez sensu. Ja im każę coś zbudować, ale on tylko planuje tą budowę, ale nie buduje jeszcze. Teraz zajmie się planowaniem tego. Teraz ktoś inny dopiero to wybuduje. To jest na tej zasadzie. Jedna osoba planuje, a inna to buduje. Transportuje fragment wapień. Kurczę, gdzie wapień? Przenoszeniem z żarcia. Prowadzi badania z Ozol. Ok, niech prowadzi. Dobra, tu zajmie się strzelaniem. Sienna, pędzisz po jedzonko. Dobra. Dobra. Strzela jeszcze w to ładnie.
Mówiliście też, że jest jakaś możliwość, żeby ustawić, żeby zwierzęta nie chodziły za mną, ale ja nie wiem, jak to ustawić. Naprawdę nie mam pojęcia. Tutaj bym musiał ustawić tylko właściciela, żeby nie chodziły za mną. Fuck, naprawdę nie wiem. A spróbujmy dać brak. Ale może nie przy tym, bo akurat ten jest jeszcze nienauczony, ale są takie nauczone prawie w pełni. Dajmy brak właściciela takiego głównego. Trening. Brak właściciela. I brak właściciela. A tego zostawimy jeszcze przy mnie. Okej, okay, teraz one wracają na chatę. Mają ustawione dom wszystkie, okej. Okay. Jeszcze nie idą na mnie. Staniu, gdzie ty idziesz? To oczywiście, ja jestem świadomy tego, że tam są ludzie. I zaraz cię oni zabiją. Zostawię sobie jaja robić. Dosłownie jaja. Właśnie czekajcie, tutaj też zostaje może brak właściciela. Wprost. Ale chyba i tak się będę mógł go tutaj trenować. I zjedz nie. A ty masz jedzonko jakieś? Potrzebujesz zjeść, to zjedz sobie coś. To ci się przyda. Bo ci już tutaj niosą jedzenie. Emu jest do zarżnięcia, nie potrzebuje jego. Chyba bo tak się ciebie nie mogę nauczyć. Tak, tylko na spuszczanie to jest w ogóle mi niepotrzebne. Jego trzepnij. No i kolejne jedzonko będzie, dobra. Teraz pytanie, kiedy oni się ruszą na mnie. Na dwójce gram, żeby oczywiście, wiecie, przypadkiem za bardzo tutaj nie rozpędzić się. Fuck, Staniu, schowaj się w takim razie. Ten tutaj też gromadzi. Czy ktoś jest poza mapą? Tym naszym bezpiecznym obszarem. Dobra, wszyscy są tutaj. Mówię, zaraz będzie atak. Tylko naprawdę, kurczę, nie zabudowałem tego jednego. Zdołasz to zabudować? Jeszcze? Siena pędzi tutaj. Po kolejny łup. Rozpoczyna się atak. Wracajcie wszyscy. Wszyscy back. Sharkson. Nawet ty. Wracaj. Kenar tutaj pójdzie to podbudować. Ej, fuck, kurczę. Tak, patrzę się, jak tutaj oni sobie ładnie idą. Fajnie, bardzo ładnie idziecie. Ale ja potrzebuję tutaj już obronę. Kenar może tutaj jeszcze sobie tam chwilkę biegni. Tofik tutaj szybko. Tofik tutaj. Hardenek pójdziesz tutaj na stronę standardowo już Koki. I Wiki też pójdziesz na tą stronę tutaj bronić. Reszta jest schowana, tak? Chyba, że Stania wezmę do obrony, a Kenar niech to zbuduje do końca. Staniu, gdzie ty jesteś? Albo Sienę wezmę. Chodź, Siena, tutaj do nas. Tutaj będziesz stała. No i dobra. Tutaj oczywiście musisz zbudować. Fucking shit, ty zwierzaku! Obszar domu, obszary. Tutaj nie ma domu, tutaj nie ma domu. Tutaj nie ma domu. To jest teren wojny. Zwierzaku, ty zły. Dobra, on się tak ustawię, to on zaraz wróci. Masz zakaz. Tylko dom. Dom. Nie chcę tracić. Kenarch. Wiecie co, bo teraz jak go tutaj wyślę, to mogą być problemy. Traciłem zwierzaka. To jest Kenara. Dobra, jest Kenara. Fuck! No dobra. Mam tutaj problemy, nie będzie z tym. Teraz zabronię, że tak sobie strzelasz tutaj. Ale okej, okay, dobra. Zjedz emu, no niekoniecznie zjedz je. Zajmij się przenoszeniem. Nie wiem, czy kogoś tutaj stąd będę mógł jeszcze zdobyć. Dobra, i teraz tylko pewnie zabicie kolejny odpowiednik powoduje już, że jest, oni uciekają. Safe mod, leć za nimi szybko. Kogoś stąd mogę zabrać? Chyba nie, wszyscy są zabici. Leć tutaj za nimi, ty jesteś szybki w miarę. A resztę już wycofuję. Tutaj ciała, powiem wam, że nie ma problemu, że tutaj nikogo nie dostanę z nich. Szkoda, że mój zwierzak padł.
A, szkoda. Drugi trymestr był akurat. Szkoda, tego akurat bardzo, bardzo żałuję. No ale nic na to nie poradzę już. Safe, mam nadzieję, że złapię sobie przynajmniej jedną osobę. Jak najbliżej chciałem, żeby tutaj podszedł do niego. Oj, okej. Okay. I jego zabierzemy. Tylko kim on jest? Walka wręcz na 19 poziomie, awanturnik emocjonalny. Ej, ja nie chcę chyba takiej osoby. A tak pędziłem za nim. On miał. Ej, co on miał za broń? Zasięg 40, 25 damage'a. Dragon. Ale przecież on. Wejść do niewoli. Czy ja go chcę? 8 godzin i on umrze, prawda? Ale awanturnik, kurczę! Myślałem, że Kozinego akurat wezmę. Nie wiem, czy nie spowoduje tego, że wszyscy będą mieli złe humory. Rozbierz go. I olej go. Dałem, mówię, miej czasu życia. Niech sobie tam wzdycha. Wiem, nie powinienem tak robić jak teraz. Bo powiem sobie, teraz spowoduje to tutaj mega złą atmosferę u nich wszystkich. Ale szczerze wam powiem, jakoś średnio mi się to widzi. Ale dobra, Staniu. Bym cię prosił, żebyś tutaj biegł na dół i tutaj zaczął kopać razem z Tofikiem chyba nawet. Czyli Tofik, lećcie na dół. Staniu, lećcie na dół kopać. To jest mi teraz mega, mega potrzebne. Jedzonko zbieraj ta. Sharkson, biegniesz po żarcie. Kena, to. Wow! Misiek zdechł. Kto jest szybki? Safe, chyba ty najszybszy z nich. Udaje mi się przenoszeniem go. To jest dużo żarła będzie z niego. Naprawdę mega dużo żarcia jest właśnie z tego niedźwiedzia. I dobra, teraz trzeba oczywiście nazbierać wszystkie tutaj zwierzaczki, które tutaj popadały. Bo teraz tutaj będzie naprawdę sporo powinno być. Ale jeszcze widzę, że się one trzymają. Chociaż te już tutaj nam padają dziki. A te, z nich też będzie dużo żarcia. Więc to może wyślę Wiki. Zjedz nie Hardenko, może ty. Ty dasz radę, dobra. Lećcie po to jedzenie. Słoneczny rozbłysk, czyli wszystkie moje elektryczne rzeczy padły. Super, naprawdę zawsze o tym marzyłem. I mój główny cel to jest zbudowanie teraz tego generatora. Mam tylko 4 tutaj. Będę musiał i tak się rozebrać. Chyba wszystkie rozbiorę tak naprawdę. Będę musiał linię teraz zbudować. Kenarko, chodź tutaj teraz. Tamci mają swoje zadania. Czy ktoś zaczął leczyć koki? Z jedna. Ruszaj dupę i idź leczyć koki. No już nie rób sobie jaj. Moja droga. Tutaj potrzebuję teraz podpiąć to. Kenar, nie uciekaj mi stąd jeszcze ciągle, dobra? Nie uciekaj mi stąd. Nie transportem, opuść pistolet. Nie! Nie to! Fuck, tutaj. Dobra, teraz tutaj. Co chcesz w ogóle? Ty chcesz zjeść. Dobra, idź zjeść. Będziesz miał zły humor. Już będziesz miał zły humor. Kto może poćwiartować to? Zajmij się ćwiartowaniem. Dam się na te, wiem, że masz dużo załamania, zaraz dostanie żarcie. Okej. Okay. Zjedz. Wiem, że to będzie surowe. Ale przynajmniej zjedz cokolwiek. Teraz tak, zajmowałbyś się rozbiórką tego. W porządku. Teraz to już jak się wyśpisz, prawda? Zajmiesz się tym. I nie wiem, czy nie powinniśmy zbudować sobie na szybkiego tutaj. Produkcja 5.
piec. Ale nie elektryczny, zwykły jednak. Jednak zwykły. Bo jak sami widzicie, mam tu problemy malutkie. Szczelmy go na zewnątrz bez sensu. Szczelmy go w środku. Wiem, że to jest bez sensu, żeby w środku go w ogóle kłaść. Na niska temperatura, no tak przecież. On tu się kłócił. Kurczę, nie mam gdzie go położyć. Naprawdę nie mam gdzie go położyć. Tutaj położę go, to będzie może być niebezpieczne dla naszego tutaj prądu. O, fucking shit. On będzie tymczasowy, naprawdę tymczasowy. Dobra, nie, może wytrzymamy jakoś jeszcze. Oczywiście wyleczyliście? Tak, wyleczyli, dobra. Wyśpijcie się wszyscy teraz. Głównie teraz patrzę się na Kenarka i na Tofika. Tofik, wystarczy tobie. Idź pracować. Brak materiałów, żeby rozpocząć budowę nawet. No nie przesadzajcie. Tu macie ten, prawda? Już do zebrania. Tutaj też macie. Dobra, to do fików w takim razie. Pędź kopać. Staniu, wyspałeś się. Mam nadzieję, że ci to wystarczy na jakiś czas. Leć na dół. Lećcie już tam pracować. Załamanie nerwowe, skrycie w pokoju. Kto ma? Staniu masz. Fuck! Tego mi u ciebie jeszcze tego brakowało, naprawdę. Potrzebuję priorytet tutaj z prądem. A czekajcie, ten rozbłysk tutaj był. On spowodował, że mi to nie działa. Nie, ja potrzebuję w takim razie jednak podstawowe jakieś tutaj narzędzie. Nawet chyba kosztem tego zbuduję go na zewnątrz, a później go najwyżej będę mógł chyba przenieść. Nieodpowiednia temperatura. Dobra, nieważne, mniejsza z tym. Dobra, zaryzykujmy. Postawmy go tutaj. Też? Dobra, czekajcie. To jeszcze jedna opcja. Tymczasowo postawmy go tutaj. Czemu? Tutaj jest ile? Minus 1. Albo prąd nie chodzi też. Dobra, wiecie co? Zostawmy ich. Tam może się prąd zacznie robić. Tutaj się skrył w pokoju. Dobra, niech ci będzie. Czy już macie wystarczająco surowce, żeby rozpocząć? Tak, możecie. Lecz szybko tutaj zacząć już tą budowę. Tutaj pójdzie jeszcze prąd, gdzie trzeba dorobić. Ryzyko załamania. Sharkson, czemu? Bo jesteś średnio zatruty, okej. Okay. No dobra, niech ci będzie, ale nosisz żarcie, więc to jest ważne. Ryzyko załamania, wszyscy mają ryzyko załamania, bo każdy żre surowe jedzenie, bo ja nie mam prądu. I to jest złe. Tutaj jest prąd, ale tutaj nie ma prądu, w tym. Czemu to nie ma prądu? To powinno być na priorytecie, naprawdę, to powinno mieć priorytet odnośnie prądu. A to ma priorytet, gdzie? Tutaj są priorytety z prądem. A nie to. Kurczaczki. To będzie słabe. Jelenia. Surowego rzecz jasna pewnie. Dobra, to idź go zjeść. Koki, moja droga, może zajęłaby się malinami. Zawsze byłoby troszeczkę więcej jeszcze jedzonka. Tofiku, idziesz spać. Bo jesteś co, taki zmęczony? Nie. Zajmiesz się budową kabli. Widzę, że dasz radę. Ja tu się muszę go pilnować z tym, jak będzie szedł z tymi kablami. Uznając ich, oni widzicie, chcą tylko kawałeczek zbudować sobie i mieć głęboko w nosie całą resztę. Tylko ich trzeba mocno tutaj kontrolować. I teraz dalej. Buduj, buduj, buduj. Raz do ciebie zastąpi tutaj jeszcze Kenar. Nie ma problemu. Kenar cię zaraz tutaj zastąpi z tą budową, ale na razie ty musisz to zrobić. Ja mówię, to jest priorytet, bo nie mamy prądu. Jak mam tutaj sobie poradzić? Przez to wszystko, że nie mam prądu, marnuję jedzenie. Okej, Wiktor już zaczęła swoją pracę, jest bardzo fajnie. Ona ma chyba priorytet nawet tutaj na gotowaniu. Wiki.
Próbuję rekrutować. Nie! Olewaj rekrutację! Dwa. Gotujesz. To jest twój priorytet. Co ty, co ty? Nie zajmuj się takimi pierdółkami. Przewód, budowa. Dobra, tutaj, tu, tu. Kolej, to wszystko buduj. I kolejne przewody. Kenar, czy ty to budujesz? Tak. Okej, okay. Już chciałem ciebie opieprzyć. Bo tutaj, jak widzicie, biedny Tofik się tutaj zamęcza. Zajmie się budową. I tutaj zajmie się budową przewodu. Teraz tam leci. No w porządku i chyba wszystko się uda. Budowa. Jedynka. Za szybko latasz mi. Kenar. Transportujesz, dobra. Masz szczęście. Dobra, już Tofik jesteś wolny. Kenar się zajmie już resztą. Rozmawia z kimś. Nie, zajmuje się budową. Nie masz radości, nie ma problemu. Duże ryzyko załamania magiki. Czemu? Toksyny nieznacznie, potrzeby. Nastrój masz słaby, okej. Okay. Ale Kenarze, dokończysz to, prawda? Tak. Bardzo dobrze. Musisz to dokończyć. Stanie się zamyka w sobie. No dobra, nieważne, mieszę z tym. Kitam z nim tak naprawdę. Dobra, jest już przewód. Kenar. Kenar, nie masz łóżka. Podziwia sztukę. Kenar. Szarsno podziwiał twoje łóżko. Sztukę. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, idź Kenarku, już teraz spać. Je proste danie, no dobra, może być. Ale że mi je są już proste dania. Te koki, Wiki te masz tutaj mega ratują. Staniu już się nie ukrywa, w porządku Staniu, super. Sytości nie masz, widzę, aha, już poszedłeś zjeść, okej. Okay. Ryzyko załamania ma tutaj Wiki, czemu? Że ludzie zostali zabici, no dobra, nieważne, będziesz mniejsza z nimi, prawda? Tutaj ciałko jest oczywiście ludzika, jest broń jego. Nice, dobrze, to nam się przyda, rzecz jasna. Ale już mam generator kolejny. Mam nadzieję, że już prąd będzie na plus. Już nigdy problemu z prądem nie będziemy mieli. Potrzebujemy jak najwięcej żarła teraz, więc nie możemy mieć problemu z prądem. Tym bardziej, że potrzebujemy tutaj jeszcze naprodukować sobie jeszcze przynajmniej z dwie sztuki. Nie tutaj safe, nie tutaj. Tu, utwórz kopię. Okej. Okay. To jest ważne, żeby to teraz zbudować. Później tutaj ten mur muszą, a czy tutaj te rzeczy muszą pobudować wszystkie. Tutaj tak w ogóle w obszarze ustawimy obszar zadaszony tutaj, w tym miejscu. Tutaj gdzieś postawimy zwierzyczkę jeszcze. Nie wiem, tutaj zwierzyczkę postawimy. W ogóle to muszą jeszcze pobudować. Jest mnóstwo rzeczy do budowy. Tylko mam nadzieję, że tym się zajmiecie. Rzemieślnika jakoś bym potrzebował. Hardenku, ty. Cztery rzemieślnikiem. Przynajmniej jesteś zainteresowany tym fachem. Jesteś zainteresowany. Więc dobrze, Harden. Zostajesz moim głównym rzemieślnikiem. Możesz się tym zająć. Był safe. Bardzo fajnie. To nam się rzecz jasna przyda. Ale chyba będziemy już kończyli, bo już chyba przybiliśmy mocno 30 minut. Naprawdę chyba mocno. Albo i nie. Nawet nie wiem, bo nie widzę teraz czasomierza mojego. Okej. Okay. Dzięki wielkie za oglądanie. Spotykamy się w kolejnym odcinku. I czekam na wasze opinie. Na razie wszystkim, hej, hej, pa. Nie mam żarcia, wiem o tym. Skopałem to.